Witajcie widzowie, jak co środę pochylamy się nad rajdowymi tematami, ale zaczniemy od dwóch spraw formalnych. Po pierwsze, dziękuję wam bardzo za życzenia zdrowia, jak widzicie głos wrócił, chociaż jeszcze trochę przeziębienia jest. I po drugie, chciałem wyjaśnić też, odnieść się do moich zachwytów nad nie tylko Miko Marczykiem, nie tylko Kajetanem Kajetanowiczem, ale generalnie wszystkimi polskimi załogami, które startują w międzynarodowych rajdach. Tak już mam, że przez ponad 30 lat mojego interesowania się rajdami za te najfajniejsze okresy uważam te, kiedy żadna polska załoga nie startuje w czołówce rajdowych mistrzostw świata. A to dlatego, że wtedy mogę się skupić po prostu na oglądaniu rajdów. Ja nigdy nie miałem jakiegoś szczególnie ulubionego kierowcy, szczególnie ulubionego zespołu. Okej, serduszko zawsze było ze M-Sportem w dawnych czasach z Toyotą, jeszcze kiedy jeździły Seliki. Wcześniej od w zasadzie zarania WRC Lancia. Lancia, najbardziej utytułowany zespół rajdowy w historii. Natomiast za każdym razem, kiedy mamy Polaka w czołowych kategoriach i czy to będzie Pieniążek, czy to będzie Ptaszek, czy to będzie Domżała, czy to w ostatnich latach jest Kajetan Kajetanowicz, Miko Marczyk, to ja zawsze będę ściskał kciuki. O, Robert Kubica, przecież też mistrz świata. Zawsze będę ściskał kciuki za tą polską załogę, za ten polski duet. Zawsze będę drżał z oczekiwaniem na kolejne wyniki OS-owe. Zawsze będę je zestawiał z pozostałymi i zawsze będę szukał drugiego dna, jeśli chodzi o jakiekolwiek problemy techniczne. No cóż, nasi zawodnicy, jeżeli już nawet jeżdżą w mistrzostwach świata, to niekoniecznie dysponują najwyższymi budżetami, a co za tym idzie, nie zawsze mają ten sprzęt na konkurencyjnym poziomie. Ale liczy się to, że nasi zawodnicy jeżdżą, nasi zawodnicy startują. Mieliśmy przecież jeszcze też Michała Kościuszkę, którego zapomniałem wymienić, a którego też znam osobiście i którego starty w Suzuki, szczególnie właśnie jeszcze w Junior WRC, bardzo dobrze wspominam. To były bardzo emocjonujące czasy. Tak też będzie i teraz, bo w przeciwieństwie do piłki nożnej, w rajdach my naprawdę mamy sukcesy. I popatrzcie teraz tak, piłkarze dostali się na Euro, będą drużyną z pozycji 16-32, a my mamy kierowców, którzy są na podium swojej kategorii lub wręcz ją wygrywają. Fantastyczne mamy załogi, jeśli chodzi o ich starty. I tak jest też w odniesieniu do tego, o czym wspominaliście, rozliczanie tych naszych załóg, rozliczanie tych startów. No to tak, Kajetan Kajetanowicz, Maciek Szczepaniak, ostatnie lata w WRC, za każdym razem celowali w najwyższe cele, w najwyższe pozycje, za każdym razem byli na podium w swojej kategorii. W 22 roku do samego końca walczyli o mistrzostwo świata całego WRC2 i gdyby nie tak naprawdę błąd organizatorów, to że zalepili dziurę w tym słynnym tunelu Isigemi czy Isigomi w Japonii, który był dla Kajetana punktem referencyjnym do rozpoczęcia hamowania przed wyjazdem z tunelu, to prawdopodobnie Kajto byłby z Maćkiem co najmniej wicemistrzami świata za Lindholmem, a nie wiadomo, czy jakby nie zaczęli Emila i Rety cisnąć, czy by oni nie popełnili błędu i czy ostatecznie duet jeszcze wtedy Lotto z Rally Team nie zostałby mistrzami świata. Tego dzisiaj już nie dowiemy się, to jest gdybanie. Ale podium było. W zeszłym roku cel był jasny. Kategoria WRC 2 Challenger wygrana, są mistrzami świata. Miko Marczyk, mistrz Polski 2019-2020, doświadczenie w Mistrzostwach Europy, 21, pierwsze podia, trzeci kierowca, drugi pilot Mistrzostw Europy 2022 i 2023 WRC, ok, 22 zdobywanie doświadczenia, ale też wygrane odcinki specjalne w kategorii, 23 odczuwalny postęp zmniejszenia dystansu, to co jest istotne. Natomiast weźcie pod uwagę, jak kategoria Rally One, wcześniejsze WRC, się skurczyła, jak straciła na atrakcyjności, w związku z czym, jak wielu w tym momencie jest czołowych kierowców właśnie w kategorii WRC 2, w której w zasadzie całkowicie ogromna większość to challengerzy. Zatem rozliczeni zdobywają to, po co jadą. W tym roku będzie pewnie jeszcze trudniej, jak chodzi o Miko i Szymona, bo w Mistrzostwach Europy jest bardzo wysoki poziom. Będzie jeszcze trudniej, jak chodzi o Kajetana, bo praktycznie wszyscy w WRC 2 są jednocześnie challengerami. Ale proszę bardzo, na tą chwilę czekamy na to odwołanie, jak chodzi o FIA, jak chodzi o karę nałożoną na Wyspach Kanaryjskich na załogę Marczyk-Gospodarczyk. Natomiast w przypadku Kajetana mamy zwycięstwo i mamy zapowiedziany start, do którego przejdziemy za chwilę, bo teraz, zanim właśnie o tym będziemy mówić,
to jak zwykle, jeżeli lubicie oglądać moje vlogi, to zostawcie kciuka w górę, przyciśnijcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie, przyciśnijcie dzwoneczek notyfikacji, żeby nie minąć kolejnych ciekawych materiałów, a już w tą sobotę test pięknego, zabytkowego samochodu brytyjskiego. Jeśli macie coś do dodania do tego, co ja mówię, napiszcie komentarz. Każda interakcja z algorytmami YouTube'a wpływa dobrze na zasięgi mojego vlogowania i na to, że jest nas coraz więcej pasjonatów rajdów. I przechodzimy dalej. Kajetan Kajetanowicz i Maciek Szczepaniak zapowiedzieli swój kolejny start w tym sezonie. Pojawią się na śródziemnomorskiej włoskiej wyspie, czyli na Sardynii. Rajd Sardynii na przełomie czerwca, maja i czerwca. I Kajto na pewno ma o co się tam bić. Jest to rajd, w którym się dobrze czuje, rajd, w którym w zeszłym roku stanęli na najwyższym stopniu podium WRC 2 Challenger i w którym zajęli trzecie miejsce w WRC 2. Zresztą był to w ogóle doskonały rajd dla Polaków, bo mieliśmy też Miko i Szymona na podium w Challengerze i mieliśmy drugą taką sytuację w historii, kiedy dwie polskie załogi znalazły się w top 10 klasyfikacji generalnej rundy rajdowych Mistrzostw Świata. Kajetan z Maćkiem byli siódmi, Miko z Szymonem dziewiąci. A taką samą sytuację mieliśmy w 2013 roku, też na Sardynii, kiedy to właśnie wspominany Michał Kościuszko, startujący wówczas, zresztą z Maśkiem Szczepaniakiem właśnie, zajęli siódme miejsce, a na dziewiątym Citroenem DS3 RRC dojechali Robert Kubica z Maśkiem Baranem, będący wówczas w drodze po swój tytuł mistrzów WRC 2. Na Sardynii zobaczymy też 18 duetów w klasyfikacji Junior WRC z Matulką i Dymurskim, oczywiście w tej stawce. Zatem mamy dwie klasy, w które będziemy patrzeć podczas rajdu Sardynii. Po bardzo udanym początku sezonu i zwycięstwie w rajdzie Safari, teraz wybieramy się do Włoch na rajd Sardynii. Znamy ten rajd dobrze, choć organizator przygotował w tym roku nowe odcinki specjalne, dużo nowych partii. Jest to generalnie bardzo trudny rajd technicznie, bardzo zróżnicowany, dużo kamieni, też ta pogoda lubi płatać figle. Trzeba odpowiednio zarządzać oponami, jest bardzo ciepło, bo taka jest ta pora, dlatego kibice często korzystają również z urlopu, żeby trochę wypocząć, trochę kibicować. My nie jedziemy na wakacje na ten rajd, my jedziemy się ścigać. Mam nadzieję, że będziemy prezentować wysokie tempo. Konkurencja jest bardzo mocna, co nas cieszy. Lubimy ścigać się z szybkimi rywalami. Dla nas to będzie druga runda, druga szutrowa, więc można powiedzieć, że już mamy przetarcie w tym sezonie, chociaż tych kilometrów zawsze mogłoby być więcej. Mamy bardzo dobre nastawienie, cały zespół spisywał się podczas przygotowań bardzo dobrze, natomiast prawdziwy egzamin przed nami. A z kim Kajto i Maciek się będą mierzyć? W Rally One totalna mizeria, 8 samochodów. Hyundai wystawi Neville'a Tanaka i Sordo, Toyota Evansa, Ogiera i Katsute, M-Sport, Furmo i Munstera, koniec. Natomiast WRC 2, Rossel, Lindholm, Lube, Suninen, tych czterech nie jedzie w Challengerze. Cała reszta jedzie w Challengerze. Siamę, Pepe Lopez, który przesiada się z Fabi do Fiesty, Pajari, Joona, Liname, Jan Solans, Marco Bulaccia, Fabio Zaldivar, Makerlan, Wirwesz, oraz Solberg i Gryazin, tych ostatnich dwóch nieklasyfikowanych jest w WRC 2. Jadą po prostu sobie rajd. Kolejny start tych czołowych zawodników, którzy są i tak daleko z przodu, mają ogromne budżety i po prostu jadą całe mistrzostwa, mimo że w nich nie we wszystkich rajdach punktują. A w WRC 2 jeszcze zobaczymy też trzecią polską załogę w tym rajdzie, czyli Daniela Chwista z Kamilem Hellerem. Bardzo emocjonujący rajd dla polskich kibiców, bardzo emocjonujący rajd w WRC 2, zatem już nie mogę się tej Sardynii doczekać, chociaż wcześniej jeszcze w ten weekend Portugalia, którą sobie postaram się dla Was podsumować w niedzielę. Pozostając jeszcze na chwilę na Sardynii, to w tym roku będzie to swoisty eksperyment, bo przypomnę Wam, że FIA dopuściła rajdy sprinterskie i niestety Sardynia idzie w to, zatem cały rajd rozegra się w 48 godzin, w piątek do południa testowy, w piątek po południu pierwsze OS-y, cała sobota i w niedzielę oczywiście kawałek rajdu jeszcze przed Power Stage'em i całe to Super Sunday. Zatem szkoda, że tak fantastyczna stawka, że znowu tak niesamowita rywalizacja w WRC 2 zostaje okrojona praktycznie do alternatywnych mistrzostw Europy. No szkoda, tak to wygląda, ale no cóż, jest to patologia w tym momencie, że mistrzostwa Europy, które powinny być przedsionkiem do mistrzostw świata, stają się ciekawszą
ciekawszą kategorią, stają się ciekawszą ligą rajdową od tych najwyższych mistrzostw świata. Ale właśnie, mistrzostwa świata, najbliższa runda to będzie Portugalia, w której to Thierry Neuville będzie jechał jako pierwszy, no bo jest liderem mistrzostw świata i Thierry nie omieszkał jak zwykle trochę popłakać na Ogiera i Rovan Pere, którzy to jadą, jeśli się nie mylę, chyba jako piąty i siódmy na trasie i oni będą mieć lepszą pozycję i to jest nie fair, że part-timerzy, czyli ci, co jadą nie cały sezon, będą mieli lepszą pozycję, to się nie podoba Neville'owi, no słuchajcie, punktacja jest tak ukształtowana pod Neville'a, że już bardziej być nie może, więc no cóż, ma taką samą szansę zdobyć Mistrzostwo Świata jak każdy inny. Sebastian Ogier, Sebastian Loeb byli w tych samych, no powiedzmy, ujemnych warunkach, tych samych, z tymi samymi problemami, z tymi samymi minusami swojego startu na czele stawki, a jednak mistrzami zostawali powielokroć. O ile Mistrzostwa Europy to w tym roku głównie asfalty, o tyle Mistrzostwa Świata praktycznie z tych asfaltów zrezygnowały, a bardzo szkoda. I jedną z rund takich niszczycielskich, jak rozegrane już Safari, jak zbliżająca się Portugalia i Sardynia tym bardziej, będzie też rajd Akropolis, który wprawdzie dopiero we wrześniu, ale już dziś wiele o tym rajdzie możemy powiedzieć. Przede wszystkim nie będzie ceremonii startu pod Partenonem w Atenach. Będzie start w czwartek, owszem, w bazie w Lami, ale nie będzie Super OS-u. Dopiero piątek to będą pierwsze odcinki specjalne, 2 razy 3 próby przejeżdżane w rejonie Lami, około 120 km ścigania. Sobota, iście maratoński etap, też niecałe 120 km OS-owych, też 6 OS-ów, ale rozciągnięte od Lami aż po Korynt, prawdopodobnie po Ateny, bo na razie jeszcze oficjalnie tego organizator nie powiedział, ale jest Super OS w planie i sądząc po długościach dojazdówek, prawdopodobnie będzie on w Atenach. Łącznie 700 km do pokonania, 16 godzin w samochodzie. Bardzo, bardzo męczący etap, bez serwisu, a tak naprawdę tylko 120 km ścigania. Coś ci Grecy, no, nie postarali się. I na niedzielę, tutaj się już totalnie nie postarali, 3 odcinki specjalne, 2 razy przejazd jednego, jeden po drodze między nimi. Super Sunday, jak cholera, będzie pół rundy mistrzostw Polski do przejechania o 7 plus 5, o 12 punktów. Koszmar, koszmar, to jest niecenzuralne słowa mi się cisną na usta, jak o tym czytam. Łącznie 303 km OS-owe. A jak już mówimy o Mistrzostwach Polski, to przejdźmy do nich, bo jeszcze na długo przed tym, jak pojawimy się w Atenach, tudzież w Lami, będzie nasza polska czołówka ścigać się w Makowie i w Wadowicach podczas rajdu małopolskiego. Valvoline Rajd Małopolski to najmłodsza stażem runda RSMP. W tym roku również będzie dłuższa niż standardowy, minimalny rajd w Polsce, czyli te 110 km. Kilometrów nie będzie może aż tyle, co w Świdnicy, będzie 124, to już i tak jest całkiem niezły kawał ścigania i 13 odcinków specjalnych. Wszystko zacznie się już w czwartek po południu oficjalnym startem na rynku w Wadowicach. W piątek rano odcinek testowy i po południu 5 pierwszych odcinków specjalnych. 2 razy będą powtarzane 2 OS-y i będziemy mieli krótki Super OS po ulicach Wadowic. Super inicjatywa, myślę, że tego pokazała Świdnica, jak bardzo potrzebują polskie rajdy, jak wielu kibiców przychodzi na takie próby. Sobota to kolejnych aż 8 odcinków specjalnych, 3 pętle 2 odcinków powtarzanych i 1 dwukrotnie w tych pętlach będzie OS, w pierwszej i w trzeciej będzie 1 dodatkowy OS, tym ostatni jego przejazd to będzie Power Stage, zatem łącznie 124 km, 2 pełne dni ciekawej rywalizacji w Małopolsce. Do tego w Makowie Podhalańskim będzie specjalna strefa kibica z Telebimem, gdzie będą relacje na żywo i inne atrakcje. Zatem znowu organizatorzy stają na wysokości zadania, znowu pokazują, jak to należy robić. Na koniec dzisiejszego vloga zostawiłem jeszcze informację, 2 słowa o Sebastianie Ogier, który został przez prezydenta Macrona odznaczony orderem rycerskim Legii Honorowej Francuskiej. To jest takie najwyższe francuskie odznaczenie, czy tam jedno z najwyższych, czyli tak jak u nas powiedzmy Order Odrodzenia Polski, czy może nawet Order Orła Białego, nie jestem pewien. Pewnie raczej Order Odrodzenia Polski byłby tu relatywnie porównywalny. No wielkie odznaczenie, wielki honor i ciekawe, kiedy nasi rajdowcy znowu będą tego typu odznaczenia otrzymywać, bo w przeszłości ci najwięksi, jak chociażby Krzysztof Chołowczyk czy Sobiesław Zasada, również je odbierali. No i na tym kończymy dzisiejszego vloga. Jeśli był dla Was ciekawy, to jeszcze raz apeluję o kciuki w górę, subskrypcję, dzwoneczki, komentarze i udostępnianie tego vloga, jeśli się Wam podobał, a ja Wam tymczasem bardzo dziękuję za dzisiaj
i do zobaczenia.